Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Antybiobon, pomocnego przy infekcjach bakteryjnych i wirusowych. Witam Państwa w troszkę jesiennym anturażu. Nie wiem, kiedy Państwo będziecie oglądać, ale u nas zaczyna się jesień. I pytanie też takie troszkę związane z tym, mianowicie, co polecacie na zapalenie ucha i jego nawroty? No, ja polecam przede wszystkim udanie się do lekarza jako podstawową rzecz, bo zapalenie ucha to nie jest choroba, która jest chorobą łagodną i może bardzo, bardzo dużą krzywdę nam zrobić. To jest zwłaszcza u dziecka, więc tutaj należy udać się do lekarza. Natomiast pytanie jest też o nawroty. No i tu jest właśnie pole do popisu, mają preparaty ziołowe. Bo co, o czym świadczy nawrotowość zapalenia ucha? Świadczy o tym, że dana osoba, dziecko bądź dorosły człowiek, mają niską odporność. To jest jeden z symptomów niskiej odporności. Jest całe takie oczywiście ta gradacja, całe taka przez Europejskie Towarzystwo Niedoborów Odporności stworzona taki algorytm postępowania, jak ocenić odporność, czy jest niska, czy wysoka. Zachęcam, mieliśmy o tym też program. Ale tutaj takim nawracająca infekcja świadczy o tym, że odporność jest kiepska. Co zatem dać na tą odporność, która oczywiście będzie chroniła nas nie tylko przed zapaleniem ucha, ale także przed zapaleniem gardła, dróg moczowych, czy też innych części naszego ciała. Cóż zatem stosować? Można użyć tutaj zioła, które najczęściej używa się do stymulacji odporności organizmu. To zioła takie jak kwiat, korzeń bądź ziele jeżówki purpurowej, najlepiej połączone z innymi surowcami, dlatego że zawsze, pamiętajcie Państwo, w ziołolecznictwie, w zielarstwie mieszanki działają lepiej niż pojedyncze surowce. Zatem my tutaj łączymy przykład takiej receptury, Państwu dajemy na ekranie, którą najczęściej stosujemy. Tam jeszcze jest owoc róży do tego, albo też produkty pszczele połączone z aloesem. Mamy taką, aloes, wielki lekarz, rzeczywiście znakomicie się sprawdza. Połączenie pyłku pszczelego, ekstraktu z propolisu oraz liofilizatu z żelu aloesowego. Również można go tu podawać. Pamiętajcie Państwo o tym, żeby stosować zioła w sposób pulsacyjny, żeby te preparaty stymulujące odporność nie były brane non-stop, tylko co do tych preparatów z aloesem 2 tygodnie, co do preparatu z jeżówką tydzień do 10 dni. Potem 3 tygodnie przerwy i ponownie bądź tydzień, bądź 2 tygodnie, jak w aloesie, stosujemy te produkty. Jeżeli chodzi o małe dzieci, takie do 3 roku życia, to bym zalecał raczej stosowanie mieszanki ziołowej, która buduje odporność w jelitach, bo w jelitach budujemy naszą odporność. Ta flora jelitowa, która tam się znajduje, musi być w dobrym poziomie. I tutaj mamy taką mieszankę ziołową, którą stosujemy u takich małych dzieci, która ma w swoim składzie kwiatostan rumianku, melisę, babkę lancetowatą, kminek, koperek, anyżek, czarnuszkę. To jest mieszanka, która buduje odporność w naszych jelitach i ona jest przeznaczona przede wszystkim dla małych dzieci, ale oczywiście może być stosowana również u ludzi dorosłych w przypadku zdęć. I ostatnia rzecz, o której chciałem zwrócić uwagę. Pamiętajcie Państwo, że flora jelitowa, która bytuje w naszych jelitach, musi być odpowiednio karmiona, żeby były tam bakterie tak, jak chcemy. Więc pamiętajcie Państwo o błonniku, zwłaszcza o błonniku z owsa, z babki jajowatej, o inulinie, o probiotykach. Jeżeli o probiotykach mówimy, pamiętajcie, żeby to były bakterie, które są mikrootoczkowane, żeby się nie w naszym żołądku nie niszczyły przy przełykaniu. Przykład takiej receptury, którą my stosujemy najczęściej w naszym Centrum Ziołolecznictwa Jezusa Grzegorza, która buduje w jelitach dobrą florę jelitową, również macie Państwo na ekranie. Tak więc pamiętajcie o tej prewencji, a prewencja zapalenia ucha to dobra odporność. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Antybiobon, pomocnego przy infekcjach bakteryjnych i wirusowych.